cześć. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać swój album. Jest on przygotowany dla naszej świadkowej i w ramach podziękowań na wesele. Jak widzicie, okładka jest w lekko zielonej kolorystyce. Nie wiem, czy to widać, ale ta część ma delikatne białe groszki. Tu mamy paseczki. I pojawiły się też kwiaty, które będą tematem przewodnim tego albumu. Ten motyw wycięłam z papierów z kolekcji Celebrate Today. Album zapinany jest na metalową sprzączkę, wykończony półperełkami w płynie. Listki też są metalowe, żeby dopełnić akcent, który tutaj wprowadziło to zapięcie. Baza, jeśli chodzi o środek, wykonana jest z kopert C5 bądź też C6, nie pamiętam niestety, ale jest to ten klasyczny rozmiar, w którym wysyłamy listy. Okładka natomiast to jest gruba tektura, owinięta papierem i później sklejona taką taśmą malarską o delikatnej fakturce, takiej powiedzmy karbowanej, co dodało fajnego uroku na brzegach temu albumowi. Jeśli chodzi tutaj o brzeg, to jest to taka harmonijka zrobiona z eko-brązowego papieru. Jak widzicie, album może się jeszcze poszerzyć, jest bardzo elastyczny, zarówno tutaj z brzegu, jak i tutaj w środku. Można tam dołożyć jeszcze mnóstwo zdjęć, bo mój album jeszcze ich nie ma. Plus jakieś dodatkowe elementy, die-cuty lub drewniane jakieś wycinki. No to co, zaglądamy do środka. Środek jest wyklejony papierami z Empiku, z takich kwadratowych bloczków 15,2 x 15,2 cm. Starałam się je dobrać jakoś kolorystycznie i wszystkie koniecznie musiały mieć motyw kwiatowy, bo moja świadkowa to po prostu uwielbia. W tej kopercie, która jest na pierwszej stronie, znajdą się życzenia, myślę, że w formie książeczki, które będą włożone tutaj do środka. Koperta oczywiście zamykana, ale też starałam się ją wykończyć, powiedzmy, papierem, który jest tutaj na dole. Na tej drugiej stronie mamy takie, powiedzmy, wachlarzyki granatowo-białe i wykończenie granatowe w takie wzorki. Nie wiem, czy to widzicie. O, chyba się udało. Takie, powiedzmy, drzewka, listki, tego typu wzór. Tutaj jest kieszonka po prawej stronie. Zaraz Wam pokażę, jak można umieścić tutaj zdjęcie. Ohoho. O, wchodzi jedno zdjęcie, wejdą dwa albo trzy, to zależy od Waszych upodobań. Można też przykleić zdjęcia na macie za pomocą rożków lub taśmy dwustronnej. Ja na stronach, gdzie nie będzie tutaj jakichś dodatków, będę przyklejała właśnie zdjęcia za pomocą rożków. Tylko nie wiem, czy będą one jeszcze srebrne, takie świecące jak lustro, czy zostanę przy rustykalnym, takim brązowym ekokolorze, który pojawia się na każdej stronie i też tutaj w tuszowaniu na okładce. To jeszcze zobaczę. Jeśli chodzi o następną stronę, pojawia się motyw różowych hortensji na takim szarym, lekkim tle. I tutaj mamy wzory w odcieniach takiego turkusu i koloru morskiego. Na dole mamy kieszonkę, do której również możemy sobie włożyć zdjęcie. Już Wam pokazuję, żeby nie było, że blef. O, proszę. Myślę, że z 2-3 zdjęcia spokojnie wejdą. Więcej może sprawić problem, ponieważ ja tą kieszonkę zrobiłam bardzo płaską. Następne dwie strony to również motywy kwiatowe. Mamy kieszonkę, która znajduje się po lewej stronie. Możemy też tutaj śmiało wsunąć jakieś zdjęcie. Ja bardzo lubię rozwiązanie kieszonek, także na pewno będę korzystała z nich jeszcze niejednokrotnie w swoich albumach. No a tutaj na następnej stronie tylko wykończenie za pomocą takiego banerka z kwiatami. Następna strona, jest to klapka w różowym akcencie, wykończona delikatną, srebrną tasiemką washi. Nie wiem, czy to widać, ona jest też brokatowa, więc się bardzo ładnie świeci, co moja świadkowa uwielbia najbardziej. Klapka jest oczywiście otwierana, nie jest robiona na żaden magnes, ponieważ przy tak cienkim papierze obawiałam się, że po prostu będzie się to bardzo mocno odznaczało i papier będzie się wycierał, w związku z czym postanowiłam ją zrobić taką luźną. I jak widzicie, na tych dwóch sąsiednich stronach motyw jest ten sam, z tym, że w innym kolorze. Tutaj po lewej stronie jest lekko szary, po prawej taki saledynowy.
Następne strony to znowu kwiaty, znowu róże na szarym, takim szaro-brązowym tle. Tutaj również, nie wiem czy widzicie, już Wam pokażę. O, różyczki z takimi listkami. Bardzo to lubię. Zresztą myślę, że każda kobieta lubi kwiaty. I oczywiście kontynuacja motywu na kieszonce z prawej strony. I no, i to tyle. Tutaj mamy kolejną stronę, wykończoną taśmą washi w złote różyczki. Jak widzicie, pięknie się mieni, tak samo jak te narożniki, które Wam pokazywałam. Tak sobie myślę, że może super by było znaleźć narożniki świecące, ale w złotym kolorze, wtedy by to ładnie dopełniło całości. Tutaj po raz kolejny mamy hortensję, tak jak na jednej z poprzednich stron. Na następnej mamy różyczki na granatowym tle w delikatne kropeczki. One są złote, też się mienią jak lusterko. I oczywiście kontynuacja motywu w postaci banerka na następnej stronie. Tutaj mamy trochę... odstajemy od, powiedzmy, tematu kwiatów. Mamy klatki z ptaszkami, białe i niebieskie, wykończenie narożnikowe w postaci granatowego papieru. No i znowu pojawiają się nam różyczki. Przedostatnie strony, zwykła klasyka, czarno-białe pasy. Oczywiście znowu srebrna taśma washi, brokatowa dla dopełnienia tej strony. I tutaj mamy kwiaty w odcieniach czarnym, szarym i białym. Kieszonka oczywiście także jest. Można wkładać zdjęcia, tak jak Wam pokazywałam na poprzednich stronach. No i ostatnie dwie strony. Mamy tutaj wachlarzyki, te same co były na początku, z tym, że do góry nogami, żeby coś się zadziało. I tutaj mamy kopertę. Koperta w rąby, w karo właściwie. Szaro-granatowe. Do tej kopertki zamierzam włożyć tagi i zdjęcia, które nie zmieszczą mi się w albumie. Klapka też jest zamykana, ładnie ozdobiona. No i to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobał ten album i co myślicie o tym filmiku. Do zobaczenia.